dobry wieczór Państwu ponownie. Romuald Szeremetiew, były minister obrony narodowej i ojciec działa Szeremetiewa, czyli armatohaubicy Krab, która święci triumfy na Ukrainie. Jest naszym gościem. Panie ministrze, witamy serdecznie. Tak, witamy. Pytanie dość oczywiste, tak jak do praktyka i teoretyka wojskowości. Czego uczy nas ta wojna na Ukrainie, której jesteśmy świadkami? No, uczy nas po pierwsze tego, że ogromną wartość, jeżeli idzie o walory bojowe armii, ma morale żołnierzy. A więc rzecz najważniejsza to jest to, co jest w psychice. A następnie sposób dowodzenia i odpowiednie przygotowane kadry wojskowe. No i oczywiście uzbrojenie, w tym wspomniane przez pana armatohaubica Krab, czego się ogromnie cieszę, że ona tam łuki kasapów, więc to jest wszystko razem. Udało się to wszystko razem zebrać Ukraińcom. No i siły zbrojne Ukrainy, jak widać, pokazują dobre wykorzystanie tych wszystkich elementów w praktyce. Przed tą wojną pojawiały się najróżniejsze teorie, a to słyszeliśmy, że największą znaczenie mają siły specjalne i należy zrezygnować tych czołgów, samochodów, tego wszystkiego, całego tego żelastwa i mieć tylko taką grupę po prostu Rambo, która nas obroni, małą, nieliczną, ale bardzo zmotywowaną. No i jak rzeczywistość zweryfikowała te bardzo głośne w zeszłym roku stwierdzenia? Tak, no. Okazało się, różni u nas naczytali się tego, co głosił generał Gerasimow, szef sztabu generalnego, jeżeli idzie o to, jak zamierza Rosja prowadzić swoje działania wojenne. I tam właśnie wyglądało to mniej więcej tak, że z jednej strony będą zrzucane desanty, wojska powietrzno-desantowe, które będą jakieś ważne punkty zajmować, a będą, tak powiem, w tym kierunku działały takie rajdy pancerno-zmechanizowane, małe, sprawne grupy uderzeniowe, które, no powiedzmy, tam będą w te miejsca, gdzie trzeba uderzać i w ten sposób konflikt rozstrzygnie się na korzyść, powiedziałbym, tej strony, która taką metodę stosuje. To nawet znalazło odbicie, jeżeli idzie o nas, o Polskę, ponieważ bardziej w mediach niż na szczęście, niż w strukturach wojskowych, pojawił się taki pomysł, aby tworzyć armię nowego wzoru, to chyba tak się nazywało. No i ta armia nowego wzoru, na podstawie tego, jak Gerasimow wymyślił, jak oni będą działać, miała się temu przeciwstawić. No i w związku z tym, na szczęście, Ukraińcy nie czytali chyba, albo nie przyjęli się zbytnio do doktryny Gerasimowa. No i po pierwsze najpierw uniemożliwili te działania, które Rosjanie podjęli na początku. Pamiętamy, tam były próby zajęcia przez wzdłużno-desantne wojska ważnych punktów. Tam się operacja opanowania Kijowa miała tak wyglądać, że najpierw duże lotnisko pod Kijowem, ci desantnicy mieli opanować, a następnie kolumna pancerna tam szybko miała dotrzeć, no i Kijów miał być zajęty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To może właśnie przeczytali, przejęli się i zastanowili się, co zrobić, żeby się takie numery nie udały. Ja myślę, że no, między innymi mogli oczywiście to czytać, ale przygotowali się jednak w sposób klasyczny, to znaczy w tych wszystkich elementach, o których mówiłem. Znaczy, po pierwsze, na pewno dowództwo ukraińskie prezentuje się o wiele lepiej i jest bardziej sprawniejsze od dowództwa rosyjskiego. To nie ma najmniejszych wątpliwości. To morale, o którym wspomniałem na początku, też po stronie ukraińskiej jest bardzo wysokie. Tak, no a do tego, jak doszło jeszcze uzbrojenie z Zachodu, które na szczęście w końcu ten Zachód zaczął dostarczać żołnierzom ukraińskim, no to okazało się, że to razem plus właśnie to uzbrojenie, no, że to jest ogromna przewaga nad tym, czym
dysponuje tak zwana armia rosyjska, druga w świecie. No i mamy tam efekty tego widoczne w tej chwili również na froncie. Armia rosyjska, ogromna, rozrzucona na gigantycznym terenie, podobno 1 000 000 ludzi, ale problemy rzeczywiście logistyczne. Okazuje się również, takie głosy są, że te zasoby materiałowe wojsk zachodnich są na wyczerpaniu na skutek tej wojny. I to jest zdumiewające. Otóż to, jeżeli słyszymy, że któryś tam z deputowanych, notabene emerytowany generał, deputowany do Dumy, informuje, że 1,5 miliona sortów mundurowych zniknęło z magazynów. Znaczy jest nawet podejrzenie jest takie, że one nie tyle zniknęły, co one się tam w ogóle nigdy nie zjawiły w tych magazynach. Więc to oznacza, że po prostu nie tylko bałagan, ale i złodziejstwo rozwinięte na wielką skalę w tej całej strukturze tej armii rosyjskiej się tutaj ujawnia. No i to oczywiście musi mieć wpływ i na to, w jaki sposób wyglądają te działania tej armii, co ona potrafi. Tak, a do tego teraz jeszcze ta mobilizacja, która zaś idzie im niesporo. Na domu sprawę nie wiemy do końca i jaka ma być ta liczba tych zmobilizowanych, tak, ale wystraszonych tą mobilizacją już po stronie rosyjskiej zaś jest sporo, bo paręset tysięcy zaś już zwiało za granicę. Na pewno więc, Zachód przebudził się tak z ręką w nocniku. Nagle się okazało, że te wszystkie rzeczy, które uważaliśmy za element minionej epoki, przygotowanie społeczeństwa do obrony, przygotowanie magazynów i zasobów dla wojska na długą walkę, system mobilizacyjny, szkolenie rezerw, to przecież to były takie stare, nudne, omszałe terminy jeszcze pół roku temu, a teraz? No właśnie. No. Ja uczestniczyłem w dyskusjach na temat tego, jaka ma być armia i ma być przygotowanie. No i zawsze wytykałem, że tym wszystkim, którzy mówili o tych małych, nowoczesnych armiach, które będą, tak powiem, tam fruwać po tym polu walki, nieomalże nie widząc się nawzajem, także jakieś roboty, jakieś elektroniki. Oczywiście, że te wszystkie rzeczy związane z elektroniką się pojawiają, tak, bo po pierwsze nowoczesne uzbrojenie to jest oczywiście elektronika, a to jest również rozpoznanie, to o czym górują zbyt widocznie Ukraińcy nad Rosjanami, to jest również rozpoznanie pola walki. Znaczy cały czas zdaje się, że sztab ukraiński ma bardzo dobry wgląd w to, co się dzieje również na terenach tych okupowanych, gdzie Rosjanie przeżywają swoje wojska i tak dalej, i tak dalej. Cała operacja, która w tej chwili się rozgrywa, przecież została sprytnie zaplanowana. Najpierw strona ukraińska mówiła, że będzie ofensywa na kierunku Chersonia. No i kiedy Rosjanie zaczęli tam przerzucać jednostki z północnego wschodu, prawda, żeby tę obronę tam jakoś umocnić, no to Ukraińcy uderzyli właśnie akurat na tym północnym wschodzie od strony Charkowa. No i skutek tego jest widoczny. A więc no, to wszystko wskazuje, że po pierwsze Ukraińcy mają bardzo skuteczną formułę prowadzenia walk. No, chociaż nam się czas kończy, to jeszcze zadam jedno pytanie. Na ile pana zdaniem wiarygodne są pogróżki Władimira Putina dotyczące użycia broni atomowej? No oczywiście nie można wykluczyć, że w jakimś amoku, zapowiem, ktoś rzeczywiście po stronie rosyjskiej będzie chciał uderzyć jakimś środkiem nuklearnym. Ale pamiętajmy, że tam, żeby uruchomić tego typu broń, to trzech delikwentów musi jednocześnie to zrobić, żeby to uruchomić, a więc nie tylko Putin, ale również szef sztabu i minister obrony. Panowie we trójkę musieli być zgodni co do tego, że należy tak ryzykowny krok, że tak powiem, uczynić. Nie wydaje mi się, aby to było możliwe. Zwłaszcza, że Amerykanie ustami prezydenta i ustami sekretarza obrony zapowiadają konkretne kroki, jeśli coś takiego się stanie. Tak, wyraźnie zostało to powiedziane. Więc tutaj, że tak powiem, wątpliwości po stronie moskiewskiej być nie powinno.
Profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, był naszym gościem. Bardzo pięknie dziękujemy. Życzymy dobrej nocy. Ja również. Kłaniam się pięknie. Dobrego wieczoru oczywiście. Tyle, proszę Państwa, w programie W Punkty. Zostańcie z nami, bo już za chwilę kolejna część naszego spotkania.